Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na minikonferencji nowo wybranych radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Szanowni Państwo, przedstawimy się Państwu za chwilę i powiemy parę słów o tym, co było do tej pory, jak również o tym, co planujemy w najbliższym czasie. Z nami są Kamil Oliwkiewicz, okręg numer 1, Paweł Ściubisz, okręg numer 2 i Paweł Solarski, okręg numer 4. I ja nazywam się Andrzej Bydłosz. Kamilu, jeśli możesz parę słów. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Busko-Zdrój za udział w wyborach samorządowych. Chciałem podziękować naszej drużynie, która osiągnęła super wynik jako kandydaci do Rady Miejskiej, a także chciałem podziękować wszystkim kontrkandydatom, którzy kandydowali do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Paweł Ściubisz, nowo wybrany radny Rady Miejskiej. Pragnę Państwu podziękować za udział w wyborach. Dzięki Państwa głosom zdobyliśmy 3 mandaty w Radzie Miejskiej. To pozwoli nam na stworzenie klubu. Dziękuję również wszystkim kontrkandydatom w wyborach do Rady Miejskiej, jak również na Urząd Burmistrza Busko-Zdrój. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Paweł Solarski, sołtys wsi Nowy Folwark, nowo wybrany radny Rady Miejskiej Busko-Zdrój. Chciałbym w szczególny sposób podziękować wszystkim, którzy oddali głos na mnie i na moją ekipę. Ja jako radny w szczególny sposób będę dbał o dobro wsi. Dziękuję. Szanowni Państwo, Andrzej Bydłosz. Witam ponownie wszystkich serdecznie. Chciałbym złożyć szczególne podziękowania wszystkim naszym kandydatom, wszystkim naszym wyborcom, mieszkańcom naszej gminy. Zostałem nowo wybranym radnym Rady Powiatu z list Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy jesteśmy z list Koalicji Obywatelskiej i będziemy reprezentować Państwa w Radzie Gminy, jak również w Radzie Powiatu. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć również jednej osobie, naszemu szefowi Andrzejowi Zochowi. To dzięki niemu udało nam się zjednoczyć na listach i osiągnąć ten, według nas, bardzo dobry wynik. Drodzy Państwo, jeszcze jedno zdanie podsumowania. Opada kurz pobitewny, większość kandydatów na radnych już będzie w niedługim czasie obejmować swoje mandaty. Pozostała tylko jedna rozgrywka samorządowa, a mianowicie druga tura wyborów samorządowych. Drodzy Państwo, wiele osób pyta nas, kogo będziemy popierać, kogo będziemy wspierać lub na kogo oddać głos w tej drugiej turze. Po dyskusji, nie ukrywamy, burzliwej, doszliśmy do wniosku, że pozostawimy ten wybór naszym mieszkańcom. Wierzymy w demokrację, wierzymy w to, że mieszkańcy wykonają właściwego wyboru, dlatego też nie rekomendujemy żadnego kandydata. Drodzy mieszkańcy, wybierzcie najlepszego kandydata według Was. Dziękuję bardzo.